Historią opartą na faktach. Na Mazurach w 1945 roku klasztor został napadnięty przez rosyjskich żołnierzy. Jest informacja, że wy skrywacie klasowych wrogów. Wam nie można tego robić. Na tym się uwidzimy. Zakonnice po gwałcie zaczynają nagle rodzić dzieci, wszystkie w jednym czasie, trzeba im pomóc. Ja jestem siostrą Tereską, która wychodzi z klasztoru po to, żeby znaleźć pomoc poza nim i przyprowadza do klasztoru młodą pielęgniarkę z francuskiego Czerwonego Krzyża. Potrzebuję pomocy. Nie rozumiem. Malat, polonez. Tutaj tylko Francuzi. Często wracamy do tematu II wojny światowej w Polsce, prawda? Ale to pokazujemy tą wojnę zupełnie od innej strony, czyli kobiet, które niosą jej brzemię. Trudny temat, ale on jest pokazywany w taki subtelny, bardzo malarski sposób. Cała sceneria, śnieg, habity, te czerwone nosy, zapłakane oczy. Każdy kadr mógłby być oddzielnym obrazem. Dla mnie to jest bardzo ciekawy film i taki wielowymiarowy. Przyjmuje się go w metafizyczny i filozoficzny sposób. Film bardzo głęboko religijny. Opowiada o wierze i o tym, jak ktoś po takiej traumatycznej sytuacji nagle musi dobijać się do Boga, bo zaczyna wątpić, bo zaczyna szukać, zaczyna zdawać sobie sprawę, że może jego wiara nie jest tak silna. Punktem do wyjścia było kobiecość, siła kobiecej psychiki w różnych jakby aspektach i w różnych sytuacjach życiowych. Et combien d'entre vous sont dans cet état? Film miał premierę podczas festiwalu Sundance, no i został bardzo dobrze przyjęty, mówi się o jakichś super owacjach na stojąco. Dostał bardzo dobre recenzje, nie tylko w Variety, ale też w Vogue. Bardzo dobra rekomendacja po prostu. To moje dziecko. Ma prawo do mojej miłości. Dzień dobry, nazywam się Agata Kulesza. Joanna Kulik. Ania Pruchniak. Eliza Recembel. I zapraszam Państwa na film Niewinny w reżyserii Anne Fontaine.